Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 36. odcinku Rentgena Nieruchomości. W dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest znakomity gość Daniel Siwiec. Witam Cię, Danielu. Witam wszystkich, cześć. Daniel, na początek, jesteś pierwszy raz u mnie. Przedstaw się, powiedz, czym się zajmujesz. Część ludzi Cię kojarzy, a część naszego audytorium pewnie jeszcze nie. Także powiedz kilka słów o sobie. Okej, okay. Ja nazywam się Daniel Siwiec, jestem inwestorem na rynku nieruchomości. 12 lat siedzę w tym biznesie i głównie się zajmuję obrotem nieruchomościami, handlem mieszkaniami i budową jako deweloper. To są takie moje dwie najbardziej absorbujące mnie działalności i robię to już od 12 lat. No to opowiedz troszeczkę twoją historię bardziej szczegółowo. Czy to już od małego chciałeś być nieruchomościowcem i działać w tej branży, czy może chciałeś być strażakiem, czy innym piłkarzem? To nie jest tak, że wymyśliłem sobie od dziecka nieruchomości. Nieruchomości przyszły w momencie, w którym miałem 23 lata i szukałem swojej drogi, żeby znaleźć jakąś branżę, która da mi zbudować jakiś kapitał. I wybrałem tę branżę, dlatego że ona po prostu łączy ludzi bogatych. No to jest takie może mało idealistyczne, ale tam po prostu były pieniądze i rzuciłem pracę i założyłem biuro nieruchomości i zacząłem robić swoje pierwsze flipy, czyli kupowałem pierwsze mieszkania do późniejszej odsprzedaży. I ile tych flipów zrobiłeś? Zrobiłem ponad 250, natomiast w tym momencie mam w produkcji mieszkania, w realizacji około 120 mieszkań, także mam tego sporo. No rozumiem, że ktoś Cię wspiera w tym, nie ogarnia sam tych 120. Tak, mam zespół około 20 osób, które jakby pracują u mnie i razem ze mną to robimy. Także nie robię tego sam osobiście. Mam też i wspólników, i mam też i pracowników. Także gdyby nie zespół, to nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem. Tak, bo w tym momencie, gdy ja tu jestem u Ciebie, to moje mieszkania się kupują, się sprzedają, się remontują. A powiedz mi, gdzie geograficznie działasz? Czy to jest cała Polska, czy jakieś konkretne ogólnie miasto? Działam w całej Polsce, ponieważ mam fundusz swój, który kupuje mieszkania w całej Polsce, głównie w dużych miastach. Natomiast moja działalność taka jest związana głównie z Lublinem, bo tam żyję, tam mieszkam, to jest mój lokalny rynek i tam mam większość swoich nieruchomości. Powiedziałeś, że rzuciłeś pracę, tak? I zrobiłeś ten krok taki trudny, do którego przekonuje się wielu ludzi, żeby go zrobili. No niektórym nie starcza odwagi, niektórzy podejmują to ryzyko, niektórym wychodzi, niektórym nie wychodzi. Jak Ty to widzisz? Czy to musi być od razu taki radykalny krok? Ja byłem przekonany po moim doświadczeniu, że albo coś się robi na 100%, albo się nie robi tego wcale, co było jakby skuteczne, bo powiedziałem sobie, że muszę wejść, po prostu skoczyć w tą przepaść nieruchomości, bo jak kiedyś próbowałem łączyć dwa etaty, jednocześnie, bo miałem pracę na etacie, plus miałem zlecenie na pół etatu i wiedziałem, że jak będę robił te dwie rzeczy naraz, to mi to jedno i drugie mi dobrze nie wyjdzie. Natomiast widzę z perspektywy swoich absolwentów, którzy próbują robić flipy dodatkowo pracując na etacie, że to jednak się da, że to jednak wychodzi. Ja byłem przekonany, że nie, natomiast oni pokazali mi, że się da jednak. Więc jest trudniej, jest gorzej i być może niektórzy się poddadzą po dwóch, trzech miesiącach czy pół roku, bo nie będzie tak szybko rezultatu, ale to jest do pogodzenia, czyli taka ścieżka wolniejsza, ale bardziej bezpieczna. Ale jak myślisz, z czego to wynika, że często ludzie obawiają się tego pierwszego kroku, nie wiem, sposobu wychowania nas, Polaków, czy że jak się nie pójdzie do pracy, się nie odbije karty, to się nie jest w pracy, że ludzie nie chcą tak przechodzić na swoje. Nie potrzebują ryzyka, nie mają większych potrzeb też. Ja na przykład czuję, że mam to, co mam w życiu, czyli osiągnąłem jakiś sukces i mam kapitał, dzięki temu, że w przeszłości tego kapitału nie miałem. Miałem taki głód tego, bo wychowałem się w biednej rodzinie i kiedyś sobie obiecałem, że nigdy nie będę już tak żył. I to było też może powodem tego, że to mnie tak motywowało i ciągnęło. Jeżeli wiem, że miałbym wszystko postawione i miałbym wszystko zapewnione, to być może tego głodu bym nie miał i nie miałbym takiego pożądania po prostu czegoś więcej. I myślę, że to jest normalne, bo gdyby wszyscy chcieli mieć biznesy, to kto by chciał w nich pracować, prawda? Więc to jest akurat normalne, ale wiem, że są osoby, które też by chciały, natomiast się boją. I ja już dzisiaj po tych 12 latach staram się być taką inspiracją dla osób, które myślą o własnym biznesie. Słyszę też od wielu osób, gdzie czytali moje książki na przykład i też się zainspirowali i powiedzieli, skoro ty mogłeś w tym wieku, 23 lat, otworzyć biznes nieruchomościowy, to czego ja mam tego nie zrobić? Jasne. Czy zatem flipy, deweloperka, czy to jest branża dla każdego? Czy nauczyciel, księgowy, prawnik, czy płytkarz może być fliperem, może
docelowo budować, czy gdzieś widzisz jakieś jednak ograniczenia? Ja uważam, że to na pewno leń nie może być inwestorem. Jakby ciężko jest robić biznes, jakby będąc leniwym. I teraz co, czy masz takie doświadczenie, czy inne? Ja widziałem mnóstwo osób, które wchodziły w ten biznes i odnosiły sukcesy, czy to nawet studenci bez doświadczenia zawodowego, czy to ludzie z biznesu, czy to też po prostu nawet emeryci praktycznie wchodzili w ten biznes, bo jego można robić w każdym czasie. Teraz nie liczy się twoja wiedza startowa, liczy się bardziej determinacja i czy ci się chce. Bo też widziałem też nie jedną osobę, która miała biznes, miała doświadczenie sprzedaży, 20 lat, zjadł ktoś zęby w handlu, a później się okazuje, że wydawało mu się to takie łatwe i samo się będzie działo i nie trzeba pracować. A to jednak praca w nieruchomościach polega na pracy w nieruchomościach i na tych nieruchomościach i trzeba być. Trzeba czas poświęcić, trzeba się z ludźmi spotykać. Więc to nie jest taki automat, który się raz nastawi. Po prostu trzeba działać, tak? Trzeba cały czas być w tym rynku. Więc wcale to, czy masz doświadczenie, czy coś potrafisz, ile masz lat, ile masz pieniędzy czy znajomości, nie determinuje. Bo jak ja wchodziłem w to, nie wiedziałem, co jest księga wieczysta, nie miałem żadnego kapitału, poza tym co sobie zarobiłem na etacie, a dzisiaj już wiem bardzo dużo. Czyli samo się nic nie zrobi, tak. I jeszcze amerykańskie przysłowie, że nie ma darmowego lunchu. Czyli tak. Jeżeli ktoś jest zaangażowany, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa za jakiś czas tak. Osiągnie sukces. Ja uważam, że prędzej osoba nowicjusz, która nic nie wie, osiągnie sukces, jeżeli będzie zmotywowana i będzie parła do przodu, niż osoba, która jest 10 lat w branży, ale powtarza jak mantra, że się nie da. Często widzę, na przykład ja sam 8 lat prowadziłem biuro nieruchomości, ale też często słyszę pośredników, że oni są w branży 10-15 lat i oni nie widzą, jak to się robi flipy, że ich nie ma. Bo widzą tylko rynek z innej perspektywy. Widzą tylko i wyłącznie jego z góry. Tak, oczywiście są agenci, którzy patrzą na to szeroko i potrafią to robić. Natomiast niejednokrotnie widzę, że jest takie stare podejście, bo jak ktoś się koncentruje na jednej rzeczy, to widzi tylko jedną stronę medalu. Tak? Jeżeli się ktoś patrzy szerzej, patrzy z lotu ptaka, z perspektywy, to widzi o wiele więcej. Zgadza się. Daniel. Szkolisz, uczysz, dzielisz się tą wiedzą. Jesteś tym przedsiębiorcą, który, no, ja to tak odbieram, ma jakąś misję zostawienia po sobie jakiejś spuścizny, kreowania innych ludzi, kształcenia. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Czy szkolenie, czy budowanie? Może tak samo są to dla Ciebie istotne rzeczy. W budowaniu jest coś takiego, że możesz stać się nieśmiertelnym, zostawić swój pomnik, swoje budynki, tak? To po tobie zostanie. Pytanie, ile lat to przetrwa, czy 100, czy 200, czy 300 i za chwilę tego nie będzie. W szkoleniu też możesz zostawić po sobie pewien ślad i ślad w historii, poprzez to, że możesz dać ludziom inspirację, zmienić ich, dać im narzędzia. I ja zauważyłem, że jak robię biznes, czyli zarabiam pieniądze na tych flipach, handluję tymi mieszkaniami, kupuję, podnoszę ich wartość, remontuję czy buduję, to są pieniądze, które są już po pewnym czasie pewne, pozbawione pewnych emocji i korzyści dla mnie. Poza zarabianiem pieniędzy, tam już jakby nie czuję, że to zmienia świat w jakiś sposób na dobre. Natomiast jeżeli ja inspiruję ludzi do tego, żeby wzięli w sprawę swoje ręce, daję im narzędzia, żeby zaczęli robić flipy bez kapitału, pokazuję im, jak ja to robiłem i oni to robią, a później po roku czy po dwóch przychodzą do mnie i mi dziękują i mówią, że są dzisiaj w innym miejscu niż byli, opracowali na etacie, bo mieli biznes, który mało zarabiał, dzisiaj zarabiał 10 razy tyle. Jakby ta gratyfikacja i ta wdzięczność powoduje to, że to jest coś, czego nie można kupić. Czyli ilość pieniędzy, którym zarabiał więcej w tych biznesach twardych, tradycyjnych, jest jakby nie daje takich korzyści, nie daje takiej satysfakcji, więc ja poczułem taką pewną misję takiego nauczyciela i oczywiście też na tym zarabiam, tak? Natomiast gdybym miał to robić za darmo, gdybym nie mógł tego robić komercyjnie, to pewnie bym to robił za darmo, bo to daje na tyle dużo satysfakcji z życia, że jak to działa, że pewnie bym to robił. Od czego ma zacząć taki początkujący ktoś, kto obejrzał Twoje szkolenie, czy był uczestnikiem Twojego szkolenia? W ogóle od jakiego szkolenia uważasz, że ktoś taki powinien zacząć? No ja organizuję różne warsztaty, natomiast jakby też robię takie szkolenie dla początkujących osób i ono będzie teraz 1-2 października w Warszawie. Ty chyba byłeś tam w tym roku. Miałem przyjemność być w zeszłorocznej edycji i wspominam bardzo dobrze. Tak, to jest ta konferencja, która nie kosztuje zbyt wiele, jest w Warszawie i tam można poznać ludzi z branży, można zobaczyć innych fliperów, innych deweloperów. Ja tam pokazuję jakby takie podstawy wejścia w ten biznes. Natomiast jeżeli ktoś jest pewny, że chce to robić i mówi, ok, ja wiem, że to jest dla mnie, ja chcę zarabiać te
30, 40, 50 tysięcy na każdym mieszkaniu, na każdym obrocie i jestem w stanie się poświęcić ku temu, bo samo się nie zrobi, to warto po prostu przyjechać na warsztaty i dostać taki cały pakiet wiedzy dotyczący właśnie inwestowania we flipy i tak cały system od A do Z, jak robić, co robić, jak dokładnie ma to działać. Natomiast jeżeli ktoś nie chce działać i chce tylko posłuchać, to szkoda w ogóle poświęcić czasu ani pieniędzy na wiedzę. Oprócz tego szkolenia, powiedz może, jak ty też wspierasz takie osoby, bo wiem, że jest taka możliwość, masz swój fundusz Siwiec Capital, który również inwestuje w nieruchomości, ale tak de facto również w tych twoich absolwentów, którzy postanawiają stawiać pierwsze kroki. Bo ja widzę duży potencjał właśnie, ja uważam, że no, żeby znaleźć okazję i żeby sprawdzić, że to jest okazja i ją wynegocjować, to wystarczy po prostu robić to jeden do jednego schematem. I nawet nie trzeba być wybitnie zdolnym czy doświadczonym. No, ja się czasem śmieję, że wystarczy inteligencja Forresta Gumpa, żeby jak masz pewien przepis na zrobienie pewnego dania, to ci wystarczy, żeby to zrobić. I ja widzę duży potencjał właśnie w moich absolwentach, którzy po szkoleniu chodzą po rynku, penetrują, szukają tych okazji, wyszukują te okazje i widzę tam, że po prostu ja w tej okazji inwestuję, czyli dostarczam kapitał, dzielimy się zyskiem, często po połowie i ja takie mieszkanie z nimi kupuję, tak? Czyli oni mają kapitał, ja z kolei mam kogoś, kto outsourcuje pewne moje procesy biznesowe, natomiast ja trzymam kontrolę nad całym biznesem, oni też czują się pewni. Czyli tak parafrazując, przychodzi ktoś na szkolenie, po szkoleniu znajduje nieruchomość okazyjną, przychodzi do ciebie, mówi: Daniel, pożycz 500 i kupujecie tą nieruchomość, sprzedajecie ją, remontujecie, sprzedajecie za 600, dzielicie się 50-50 i dokładnie. Tak. Czy dobrze zrozumiałeś? Dobrze zrozumiałeś. Oczywiście to jest tak, że ja tych pieniędzy nie pożyczam, tylko fundusz kupuje te nieruchomości, jest właścicielem tych nieruchomości. Natomiast udział w zysku jest w ten sposób dzielony i tu musi być pewna kaloryczność. To nie może być, że zysk wychodzi 20 tysięcy na dwie osoby do podziału, bo to by nie miało sensu. Tak, musi być pewna kaloryczność i te okazje są i tym bardziej teraz, kiedy rynek się odwrócił na rynek kupującego, tych okazji jest coraz więcej. Co masz na myśli pewna kaloryczność? Jakie to są kwoty? Jakie kwoty można zarobić na takim pojedynczym filmie? No, takie minimum, które teraz dzisiaj ja sobie ustalam, to jest między 40 a 50 tysięcy przy kwocie zaangażowania 300. Jeżeli to jest kwota zaangażowania większa, to musi być większy zysk w ten sposób. Więc kiedyś pamiętam, jeszcze parę lat temu minimum to było 30 tysięcy, no ale ceny się zwiększyły, zaangażowanie kapitału się zwiększyły, jest inflacja, wartości są wyższe, więc nie możemy przy tych 30 zostawać, tak? No chyba, żeby to było mieszkanie w malutkiej miejscowości za 100 kilkadziesiąt czy 200 tysięcy, bo też takie są jeszcze w Polsce. Daniel, jako że jesteś na rynku nieruchomości na co dzień, no jesteś taką idealną osobą, która no, czuję ten rynek, no i chciałem się ciebie zapytać o twoje odczucia. Jak ty to widzisz? Bo jak zaczynałem ten program rok temu, no to usłyszałem takie głosy, o czym ty będziesz mówił? O czym ty będziesz rozmawiał z twoimi gośćmi co tydzień? Przecież rynek nieruchomości, skończą ci się tematy bardzo szybko. No, miniony rok pokazał, że ten rynek jest arcydynamiczny. No tak dużo się wydarzyło na świecie. Przełożenie oczywiście ma to na rynek nieruchomości. Jaka jest twoja optyka? Moja optyka jest taka, że no, idzie pewne spowolnienie w ogóle na rynkach i gospodarki spowolnią. Natomiast pytanie, czy jest bańka na rynku nieruchomości, to chyba jest takie najlepsze pytanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem te mieszkania nie są przeszacowane i one są o wiele bardziej dostępne, albo są tak samo dostępne jak 10 lat temu. Czyli za 10 lat temu trzeba było tyle samo pensji średnich wydać, żeby kupić mieszkanie w Warszawie, 50-metrowe. Więc to pokazuje, że de facto mieszkania mają podobną wartość realną. Czyli one nie poszybowały w górę. Czyli jak teraz trzeba zapłacić za mieszkanie w Warszawie na przykład 100 paręnaście pensji, to jak był boom na rynku nieruchomości 12 czy 14 lat temu, to trzeba było zapłacić 170 czy 180 pensji. Czyli były one dużo droższe. Więc moim zdaniem mieszkania może nie są niedoszacowane, ale mają jakby podstawę fundamentalną, żeby mieć tą wartość, którą mają. I teraz nie pytanie, co, z jakiego powodu mogłoby spaść, bo ja nie widzę zbyt wiele czynników, widzę dużo więcej czynników, przez których spadnie jedynie dynamika wzrostów, czyli poziom, czyli
te procenty, o które będzie wzrastały ceny, one będą spadały, bo już nie ma takiego popyt jest duży na nie mieszkania, ale jest brak możliwości finansowych. Natomiast przez inne czynniki, takie jak wzrost kosztów energii, które to powodują gigantyczny wzrost kosztów materiałów, czy wzrost płac, czyli też automatycznie wzrost usług, cen usług budowlanych, to powoduje to, że dzisiaj mamy jeszcze mieszkania, które są wybudowane po starych stawkach, ale one się już kończą, bo 90% mieszkań, które są odebrane będą w tym roku, są już sprzedane praktycznie, więc ich już nie ma co przebierać. 60% tego, co w przyszłym roku będzie odebrane, jest już sprzedane, więc też nie ma za dużo. I teraz deweloperzy dzisiaj, przez to, że jest niepewna sytuacja i w tym też ja, na rynku, jeżeli chodzi o koszty materiałów, bo nie wiadomo, za ile będzie pustak, za ile będzie szkło. Ja już dzisiaj, jak patrzyłem na wzrost szkła, to jest około 70% w parę miesięcy. To jest gigantyczny wzrost i to się musi przełożyć, więc nowo budowane mieszkania za rok czy za dwa będą już budowane po całkowicie innych kosztach. I część deweloperów nie będzie budowała, bo nie będzie czuła, że to się spina, bo łatwo się podejmuje decyzję wstecz, kiedy ja wiem, ile coś kosztuje i ile coś kosztowało i wiem, za ile mogę wybudować. Jeżeli dzisiaj mogę wybudować za półtora, za jedną trzecią więcej niż teraz, to ja nie mam pojęcia, czy ceny do tego dojadą. Bo ceny dojeżdżają zawsze z opóźnieniem pewnym pół roku czy rocznym do wzrostu cen materiałów. Dlatego uważam, że dzisiaj być może być taka sytuacja, że dopóki są te stopy wysokie, to ceny będą gdzieś tam pływały w tych okolicach, w których są. Wzrost powinien być moim zdaniem nominalny na plusie, czyli nie powinniśmy zobaczyć minusowych albo spadków cen nieruchomości w ujęciu rocznym, bo to, że w trzech miastach czy pięciu miastach miesiąc za miesiąca ceny się odwróciły i było plus 2, a teraz jest minus 3 w jakimś mieście, to nie znaczy, że już zaczęły się spadki cen nieruchomości, tak? Bo trzeba patrzeć w ujęciu rocznym czy dwuletnim tak naprawdę w tej perspektywie. Dlatego moim zdaniem małe jest ryzyko to, że ceny będą spadały, a raczej widzę dużo ryzyk i uważam, że to jest ryzyko, bo mi też to nie jest na rękę, że ceny będą, ja bym wolał, żeby ceny były stałe, tak? Żeby były mała inflacja 5%, 8%, żeby te ceny tam sobie powoli wzrastały zgodnie z inflacją, natomiast nie mamy na to wpływu. Tak, niektórzy mówią, że fliperzy podnoszą ceny i oni windują te ceny. Natomiast powiem wam wszystkim, że jeżeli ja miałbym możliwość, to ja bym przywindował, sprzedał i spuścił w dół i znowu przywindował i tak dalej. Natomiast ja jako uczestnik rynku, który ma tam ułamek, nie mam wpływu na to. Ja sprzedaję za tyle, ile rynek jako wielki moloch ode mnie kupuje. Czyli nie mam możliwości kreowania tego rynku w dużym mieście, bo jest duża konkurencja, jest dużo ofert i naprawdę moja ilość ofert jest mikro. Tak? Gdybym był w malutkiej miejscowości, takim nie wiem, gdzie jest 30 mieszkań na sprzedaż i ja miałbym 10, to mógłbym w pewnym sensie robić, po prostu pompować te ceny. Natomiast w dużych miastach to jest nierealne. Czy spotkałem się z taką tezą, że deweloperzy teraz wstrzymują sprzedaż mieszkań? Bo nie wiedzą, za ile mają je sprzedać. Tak jak kiedyś, jak gdyby wszyscy dążyli do tego, żeby po wbiciu łopaty już najlepiej, czy tam na wczesnym etapie sprzedać to mieszkanie, tak teraz deweloperzy się zastanawiają, indeksują te ceny co chwilę i nie do końca chcą sprzedawać, bo nie wiedzą, za ile. Ile finalnie ich ta budowa wyniesie. Tak jak powiedziałeś, no pustaki do góry, no wszystko do góry, prawda? I teraz pytanie, jaki deweloper, bo ja na przykład ostatnio podpisałem umowę z generalnym wykonawcą i ja wiem, za ile wybuduję. Czyli mam umowę, oczywiście tam mam kilka rzeczy indeksowanych tak naprawdę, jak stal i tak dalej, natomiast wiem, za ile wybuduję w większości. Ale jeżeli ktoś buduje z celem gospodarczym i buduje dwa lata i zamawia na przykład kostkę brukową na samym końcu, to on nie wie, za ile on ją zamówi, za ile ją zrobił. Tak więc w pewnym sensie ma pewne ryzyko, więc jemu się nie spieszy ze sprzedażą, bo on dopóki, ja mam taką zasadę jako deweloper, że jak buduję, jak sam jestem generalnym wykonawcą, to nie sprzedaję więcej niż mam zakontraktowane. Czyli jak mam zakontraktowane 20% inwestycji, to sprzedaję nie więcej niż 20%. Natomiast ja jako teraz, jeżeli mam generalnego wykonawcę, to ja wiem, za ile mogę, więc mogę sprzedawać spokojnie i mogę sprzedawać tyle, ile chcę. Problem jest inny. Problem jest taki, że deweloperzy, nie wiedząc, za ile będzie koszt produkcji, nie pakują się, nie wiem, mają na 10 bloków działkę, realizują, mogliby budować 10 bloków, jak w tamtym roku na przykład, a teraz budują 3-4 i tak naprawdę zmniejszają sami podaż. I co jest ciekawe, to za 2 lata zobaczymy, że jak produkowało się 150-200 tysięcy mieszkań, to za 2 lata wyjdzie na rynek tak naprawdę może 120 tysięcy mieszkań.
i one będą sprzedawane sukcesywnie, jak na przykład będzie to takie zjawisko skumulowanego popytu. Bo dzisiaj ludzie nie kupują mieszkań nie dlatego, że nie chcą, nie dlatego, że nieruchomości są nieseksy, dlatego oni dalej je chcą, ale nie kupują ich dlatego, że nie ma dostępu do finansowania. Czyli banki przykręciły kurki, albo są restrykcje KNF-u. I w momencie, w którym stopy się odwróci, że stopy spadną, jakby rekomendacja być może będzie zmieniona, to tak naprawdę zobaczymy to, co było po COVID-zie, czyli wszyscy się rzucą na te nieruchomości, zobaczą, że nie ma końca świata, że świat dalej istnieje, dalej się kręci i to może być taki czynnik, który wywinduje te ceny i one będą musiały doścignąć wzrosty cen materiałów. Bo dzisiaj wzrosty cen to jest około 29%, lipiec do lipca. Czyli o 29% poszły średnie materiały, średnio. Natomiast usługi około 17%, tak zgodnie z presją jakby płacową i ze wzrostami płac. Więc wszystko rośnie. To teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego akurat nieruchomości miałyby spaść? I to jest takie pytanie do piekarza. Czyli jeżeli koszty energii rosną, koszty materiałów rosną, czyli mąka i tak dalej, koszty pracy rosną, to czy on będzie teraz sprzedawał te swoje bułki poniżej wartości? Nie. On będzie produkował mniej, albo nie będzie produkował wcale. Po prostu. I tak samo jest z deweloperką. No, rynek jest cykliczny, prawda? Zawsze po burzy wychodzi słońce. Już przerabialiśmy całkiem niedawno już zakręcanie kurka po upadku Lehman Brothers. Później się odkręcił i wiadomo, że to no, nic nie jest dane raz na zawsze, że rynek żyje. Natomiast na pewno pokusimy się o takie stwierdzenie, że w przypadku rynku rosnącego, kiedy wiemy, że ceny nieruchomości rosną, jak przed COVID-em jeszcze, łatwiej jest flipować. No bo co nie kupisz, no to ta cena, nawet jak niezbyt sprawnie flipper działa, to sprzeda to, no bo ceny rosną. Wybaczy pewne błędy i braki kompetencyjne. Tak, a w obecnych czasach, kiedy ten rynek nie rozpieszcza flipperów, no jest trudniej, no bo trudniej okazje, ten wzrost nie jest taki oczywisty. Czy zgodzi się ze mną, czy jakoś nadinterpretuje? Ja myślę, że jest inny niż trudny, bo ja wychowywałem się, można powiedzieć, na tym rynku w czasach, w którym było gorzej niż jest teraz. Czyli ja wchodziłem na rynku w 2009-2010 roku. I można powiedzieć, że nikt nie wiedział, czy ceny będą szły w dół, czy w górę. Tam spadało 2%, rosło 2% i nikt nie wiedział, co będzie. Ja, żeby kupić mieszkanie, musiałem wiedzieć, że niezależnie za ile je sprzedam, zawsze zarobię. Czyli ja musiałem kupować tak samo, takiej samej strategii jak handlarz samochodów, który wie, że cena jego samochodu może zawsze spaść. I ja wiedziałem, że muszę kupić mega tanio. Natomiast te ostatnie lata spowodowały to, że ludzie, którzy mieli pieniądze, nie do końca mieli wiedzę i doświadczenie, jak to robić, kupowali po prostu, bo zarabiali łatwe pieniądze, bo rynek rósł. Ale nie sposób jest zarabiać na spekulacji, jak rynek rośnie. Sposób jest zarabiać, kiedy rynek stoi, albo rynek lekko wzrasta, albo nawet spada. I teraz to nie jest trudne, po prostu mówisz, że też że ciężej jest kupić, a ja uważam, że teraz jest łatwiej kupić. Bo dzisiaj rynek się odwrócił na korzyść kupującego i teraz tych może nie tyle okazji będzie więcej, ale łatwiej będzie uzyskać pewien upust cenowy, negocjując cenę. Tak? Nie z każdym deweloperem, bo niektórzy deweloperzy to są tłuste koty i dzisiaj mają zasoby gotówki i oni nie odpuszczą. Ale może być tak, że możemy sobie bardziej przebierać w tych ofertach na przyszłość, ale może być tak, że jeśli deweloper będzie skłonny nam dać pewien upust po cichu, żeby po prostu dorobić sobie sprzedaży. Ale to będą pojedyncze sytuacje, a nie jakaś fala tak naprawdę. Bo deweloperzy też widzą, że kiedyś kupowali coś za 5 zł, teraz kupują za 10. Więc jak oni dzisiaj spuszczą spodnie na towarze, gdzie płacili po 5, na przykład za cegłę, to wiedzą, że no za chwilę to i tak będzie droższe. Więc nie ma takiej... Deweloperzy to też wiedzą, jak to będzie wyglądało. Tylko ci, którzy może im zabraknąć bieżącego finansowania, mogą jedno, dwa, trzy mieszkania puścić te parę procent taniej. Tak? Ale to nie będzie fala spadków, moim zdaniem. No tak, no bo stopy procentowe jak gdyby negatywnie wpływają na tych klientów końcowych, ale też negatywnie wpływają na tych deweloperów, którzy finansują się bankiem, prawda? Także to mieć osobosieczny i oni też czasami potrzebują, tak jak powiedziałeś, no, oddechu, złapać gotówki, no i są wtedy skłonni do działania. Natomiast to będzie, załóżmy, na 100 lokali, to może być 2-3 mieszkania, które będą tańsze i one nie spowodują spadku, bo większość rynku, podejrzewam, że będzie szła za inflacją, szła za wzrostami,
bo kosztotwórczym czynnikiem, no, ponad 60-70% wartości mieszkania to są koszty wytworzenia jego, tak? Koszty materiałów i koszty usług, a one ewidentnie rosną i nie ma tutaj mądrego, który powie, dlaczego dzisiaj ceny materiałów by spadły do cen sprzed roku czy sprzed dwóch lat, tak? Jak ceny gazu, bo na przykład jest, z hutą szkła jest taka sytuacja. Huta szkła produkuje szkło na przykład do okien i dzisiaj jest mniejszy popyt na te okna i prawo popytu i podaży powinno mówić, że ceny okien powinny spaść, która jest mniej zamówień. Natomiast to działa inaczej. Żeby taką fabrykę, tą hutę rozpędzić, to trzeba ileś gazu wpompować. I ten gaz jest kosmicznie drogi dzisiaj. I teraz ona nie może przestać produkować, bo rozpędzenie tej machiny jest dużo droższe niż zaprzestanie produkcji. I teraz ona musi produkować i ona sprzedaje po prostu dużo, dużo drożej tym, którzy chcą kupić dzisiaj. I niestety tak samo wypalanie cegieł, ceramiki, całe wypalanie, to jest wszystko kosztem droższej energii. No i dzisiaj, jak ktoś wypalił drogo, no to tak naprawdę będzie czekał czy z towarem, czy z płytkami, czy z cegłami, aż się znajdzie na to kupiec. No chyba zacznie się efekt domina, już będzie musiał upłynnić to poniżej kosztów, żeby złapać oddech i... To podejrzewam, że jeżeli będzie taka sytuacja, że fabryki będą stawały, to wszyscy będziemy mieli problem, tak? I do nieruchomości tak naprawdę to będzie najmniejszy problem w naszej gospodarce. Natomiast nieruchomości mają taki sentyment, że to się sprzedaje jako ostatnie. Czyli tak naprawdę jak mieszkasz w tym mieszkaniu, to naprawdę chyba, żeby dusiła się rata i taniej ci nie przejść na wynajem, to się może opłacić, żeby taką nieruchomość sprzedać. Ale dzisiaj nie ma takiego powodu odgórnego, żeby Polacy pozbywali się swoich nieruchomości. Czyli na rynek mogą wpaść tylko pojedyncze przypadki, a nie cała duża ilość, bo te osoby, które brały kredyty rok, dwa temu po niskich stopach, one mogą czuć się oszukani, bo Glapiński mówił, że nie będzie podwyższał. Natomiast osoby, które kupowali 5-10 lat temu, brały dużo mniejsze kredyty, dużo mniejsze wartości i oni wytrzymają. Oni nie mają potrzeby, żeby tego sprzedawać, więc to jest bardzo mała grupa ludzi, która może chcieć te mieszkania sprzedać albo może musieć, ale ona nie spowoduje to, że ceny rynkowe drastycznie spadną, tak? Bo cała reszta, moim zdaniem, kupowała te mieszkania w zdrowych takich proporcjach ryzyka i stosunku kredytu do gotówki albo duża część kupowała za gotówkę. Dlatego oni dzisiaj w co mają wsadzić pieniądze? No zgadza się. Ratę kredytu hipotecznego się płaci jako pierwszą. Z reguły ludzie, tak? Ten odsetek tych niespłaconych kredytów jest całkiem niski. I powiem szczerze, że nie spotkałem się, żeby ktoś sprzedał mieszkanie czy dom, bo mu nie starcza. I najpierw się konsumuje jakieś oszczędności. Są pojedyncze przypadki po prostu, tak? W pierwszej kolejności ludzie nie pójdą do restauracji, nie kupią sobie wakacji, nie zrobią czegoś innego, więc te branże będą zostawały, a nieruchomość to jest dobro pierwszego rzędu i tak naprawdę ostatnim punktem będzie, żeby odpalić własną nieruchomość. Tym bardziej, że dzisiaj czynsze nie są niskie i jak ktoś ma ratę 3000, może się okazać, że będzie miał czynsz 3,5. I to wcale nie będzie takie finansowo lepsze wyjście. Daniel, ciekawie się rozmawia. Myślę, że nasi widzowie dostali tutaj całkiem sporą dawkę wiedzy i takiego świeżego spojrzenia na rynek nieruchomości. Bardzo Ci dziękuję za to, że mogłem Cię gościć dzisiaj w swoim programie. Państwu również dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami i zapraszam na kolejny odcinek najprawdopodobniej za tydzień. Dziękuję Ci, Daniel. Dzięki.